Witam ukłony, Łojciec z tej strony i nowa seria u mnie na kanale. Chociaż słowo nowa chyba niekoniecznie pasuje do tej serii. Wygrzebana gdzieś ze starego kufra, który był przykryty starym zaiszczanym dywanem. Gra, która nosi tytuł Uncharted 3 Oszustwo Drake'a. Chociaż powiem wam szczerze, że kiedyś chodząc, przemaszerowując sobie po kanałach gamingowych, widziałem jednego chłopa, który zapowiadając serię Uncharted przeczytał to Unharted, czyli generalnie poziom ignorancji, maksymalny level. Ja rozumiem, że można języka nie znać, ale wydaje mi się, że marka Uncharted jest na tyle znana, że wypadałoby chociaż ten tytuł umieć wypowiedzieć poprawnie. Także ja wypowiadam poprawnie Uncharted 3 Oszustwo Drake'a. Stary dziadziuś, prekursor gier przygodowych i podejrzewam w dużej mierze gra, która przyczyniła się do wielkiego sukcesu PlayStation, w ogóle cała seria Uncharted. Ciśniemy sobie rozpocznij, machniemy sobie nową grę. Zostawimy sobie oczywiście wszystkie skarby, które zdobyliśmy wcześniej, bo grę mam w zasadzie wyplatynowaną. Ustawię sobie poziom normalny. Tutaj sobie zrobię tak zwany nadpis. I co, spróbujemy się z tym zmierzyć. Zobaczymy, czy lata, które upłynęły od jej debiutu, nie powodują tego, że być może nie będzie dało się w to grać. Chociaż z tego, co widzę, to graficznie nie ma tragedii chybaż takiej. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. Kompletnie tego nie rozumiem. Moje dzieło. Lawrence Zarabi. Dobra, niech będzie. Ja tam z poezją jestem na bakier. Niekoniecznie do mnie docierają tego typu jakieś przenośnie, metafory. Nie potrafię ich do końca rozszyfrować. Podejrzewam, skoro zawarto tutaj w tak zwanym prologu do gry, na tak zwany dzień dobry, to musiałoby to coś mądrego, ale walić to. Mamy głównych bohaterów, Nathan Drake oraz Sully. I kilku pachołów, czy pachoły, w kapturach. No chyba niechętnie. Office, czyli idziemy do jakiegoś biura. Zaraz podejrzewam się, wszystko wyjaśni. Tu jeszcze więcej pachołów. Dużo łysych zauważyłem. Dobrze się bawisz, Cutter? No, boki zrywam. Cutter. Cutter będzie później chyba z nami współpracował. Są części. Ale oczywiście nie chcę zdradzać, spoilerować. Najmocniej przepraszam. O! Ostrożności nigdy za wiele. Dzień dobry. Tarbot, jak rozumiem. Panie Sullivan i panie Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw zobaczmy pieniądze. Cutter. Pieniążki. Cała walizka pieniążków. O, funcioki, bo to z królową. Proszę pokazać. Nie wiem, co oni mają zamiar sprzedać. A, pierścień, dobra. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Chociaż nie sądzę, żeby chciał sprzedać pierścień. Srebro, XVI wiek, styl elżbietański. Wyryte motto Sir Francisa Drake'a. Sic pagna magna, coś takiego było. Bo ile sobie dobrze pamiętam. Tak. Proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli? Czy to ważne? Właśnie. Bierz pierścień, dawaj kasę mój i wypad. Będzie zadowolony. Hej, momencik. Co to jest? Uuu! Sali, to fałszywki. God damn it. Czyli biznes się nie powiedzie. O, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Ktoś się tu nie przyłożył. Może to was trzeba o to zapytać. Jaja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty? Powiedz swojemu klientowi. Mega hamuwa. Chodź, zwijamy się. Przecież swoje możliwości.
proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Póki jeszcze możecie. Rób, co pan mówi, synku. Będzie zadyma. Już to czuję w kościach. Jesteś złodziejem. No, powiedział złodziej złodziejowi. No właśnie. To się właśnie nazywa kogoś pocisnąć i to tak zdrowo. Zarobiłem w cymbał. Come on, man. Na co cię stać? But. On jest mój! Aha, unik jest pod trójkątem. I teraz będą dżentelmeńskie pojedynki. Ej! Dobrze, że oni w momencie, kiedy próbują zadać cios, zwalniają na chwilę. Dają nam szansę, żebyśmy mogli zblokować. O, Saliwan. Kater! Kater tu chyba coś symuluje. Znowu z łysym. Bitka. Aha, w momencie takim trzeba... Dobra, Saliwan na chwilę osłabł. Dobra, teraz z panem w kapturu. Widzicie, jak on zwalnia? O, kurde, ten strzał był konkretny, powiem wam szczerze. Bo chłop aż się wbił w chmury. No niekoniecznie w chmury, ale pod sufit. Dobra, tu z tyłu go zaczniemy atakować. Tu nie ma żadnych zasad. No, ubiliśmy tu kilku chłopa, powiem wam szczerze, że przewaga liczebna była po stronie przeciwnika. Dobra, idziemy, Sullivan. Temu się aż dziwnie noga podwinęła. God! Jakiś klusek wielki. Szybko, walnij mu! Taboretem przez łeb! O kuźwa, nawet się, powiem wam szczerze, mu się żadna rysa nie zrobiła na blacharce. No nie wiem, czy mamy z nim jakiekolwiek szanse. Jeb! Chyba będziemy się również z tymi panami musieli pobić. A kurde, już gorzej by nie mogło. No, to już jest, proszę państwa, gruba akcja. A, butelką przez łeb. Dobra, już będziemy mieli z tym spokój. Oni na szczęście się nie podnoszą chyba. Unik. Jeb. O kurde. Sytuacja, bym powiedział... O, wyrzuciłem go przez okno. Nie wiem, czego czasem nie zabiłem. Nie wiem, które to jest piętro. Warto ich tutaj... Nawet pan barman chce nam tu wpierdolić. God damn it, pan barman! Ty tam do drinku spierdzielaj, nalewaj. Dobra. O, fuck, dostaliśmy od barmana pysk. Dobra. Ostatni łysy. A nie, bo tam jeszcze ktoś wyleciał. Gang łysych, tak bym ich nazwał generalnie. O, tu go dusi. O! Bije Saliwana. O jeb, tą łysą bańkę. A nie, jeszcze mamy spotkanie z panem Wielkoludem. Któremu wszyscy zrobiła miłą niespodziankę i po prostu wyrósł ponad miarę. Nie wiem, tutaj przewaga, jeżeli chodzi o masę, jest po stronie pana dużego. No nie wiem. O, tu nas chce świetlówką zabić. Jeb, kibel, kuźwa. Nie mam pomysłu, jakby. Zobaczymy. Może gra podrzuci jakiś pomysł. Jak tego grubasa rozwalamy. Przyjmuję wszystko. Blokuję face'em. O, to musiał zaboleć. Jakby zderzenie się z porcelaną kiblową musiało go mocno troszkę... Dostałem teraz takiego buta na brzuch. Nie mam podejść do niego? Co mam z nim zrobić? Dawaj. Uniki. Dobra, uniki. Jeb. God damn it. Przegrywamy. Taki strzał zarobił. Okrutny. Dobra, daliśmy radę. Tylko duma ucierpiała. Gruba klucha ubita. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że tu wszyscy są tak tutaj zblokowani. Aha, dobra. Przeczołgujemy się po tych. Obejrzyjmy sobie nasze pole bitwy. Powiem wam szczerze, bar... A nie, spojrzałem, nie zabiłem go chyba, bo wyrzuciłem go przez okno, ale bar jest za parterze, także... Wszyscy w zasadzie zabici, albo nawet nieprzytomni. Kuźwa, bijatyka, kuźwa, powiem wam konkretna. Nawet barman pobity. No dobra, wychodzimy.
Wszystko? Nie, niestety nie. Jeszcze kuźwa na tak zwane do widzenia. Patelką przez łeb dostał. Tefalem. Idziemy. Powiem wam szczerze, te ruchy tego Nathana Drake'a trochę już walą taką starzyzną. Dlaczego on się kręci? Dobra, to jest chyba kwestia też przyzwyczajenia. Dobra, mamy filmik przerwnikowy. Kolejna dawka. Chociaż powiem wam szczerze, po tamtej ilości jaką ubiliśmy... Coś za to mi tu poszło teraz. Tych czterech to powinniśmy sobie tu wciągnąć nosem. Nie, z bańki. Mocny tylko w gębie, cwaniak. To jest ten cutter. Ej, wystarczy. Prawda, dziadku? I podjeżdża tajemnicza limuzyna. Leżeć. Czyli to jest ten łeb, który próbował nam wcisnąć wydrukowane pieniądze na drukarce. I pamiętam, że tą postać, pod tą postać głos pokoła Krystyna Janda. Widzę, że zamieszkałeś w Rynsztoku ze swoim podopiecznym. Masz bardzo dziwne upodobania jak na swój wiek. No. Wiedziałem, że to twoja sprawka. No, się jakoś Marlow nazywa? Oj, uważaj, bo się rozpuścisz. Ale suchar. Pyskaty z ciebie gówniarz. I wali sucharami. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. To nie tu ma oko. Ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Starsza pani emerytka w roli czarnego charakteru? No tak średnio. Czy nie? Nie. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Zabrałam ten pierwszy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Mogę zapłacić, ale po co? Boże drogi, zamknij się! No dobra, to mamy koniec gry. Uncharted 3, the end. Pani Marlow, proszę wsiadać. Pani Marlow. No, pani Marlow. No nie, chyba Jaguarem nie się jeździ. Tych dupków. Co? No, koniec gry. Tu teraz będziemy mieli scenę retrospekcji. Cofniemy się w przeszłość. Teraz zobaczymy ile... Cartagena, Kolumbia. Proszę państwa, Kolumbia. Muzeum Martimo. Le Pirata Francis Drake. Armaty są tutaj, proszę państwa. Pełną funkcję ozdobną. Nie da się z tej armaty strzelić 20 lat wcześniej. Nie wiem, w jakich latach... Ten główny nurt historii tutaj jest ten, nie wiem, 20 lat bym sobie odjął, bym wiedział, który jest droga, tak to nie wiem. Nie wiem, ile Drake miał lat. Tutaj może będzie miał około 15? 14, 15, no tak bym obstawiał. Wóz mu się jeszcze nie puścił. Francis Drake, to jest jego potomek. Powiem wam szczerze, że te momenty, kiedy cofamy się, drugi jest teraz rozdział. Wielkość od skromnych początków. Kiedy cofamy się i musimy kierować młodym Drake'em, bo w czwartej części też coś takiego było. To tak mi mocno średnio podchodziło. Drake Ships, Golden Hind, dobra. Czekajcie, możemy tutaj jeszcze coś sprawdzić. Czyli generalnie musimy znaleźć... Aha, tutaj. Ocean Indyjski, czyli... Ale chłop ładnie rysuje, ewidentnie. No jak na notatnik, to kurde masakra. Dobra, przejrzeliśmy notatnik. Poszperamy sobie, poszukamy teraz tutaj w tych gablotkach, co tu jest. Można sobie w zasadzie do każdej gablotki podejść. Nie tutaj. I sobie obczaić, co się skrywa. Złota łania. Jakby ja akurat jakby... Te eksponaty, które tu widzę, nie są aż tak ciekawe, żebym chciał je oglądać. Czekajcie, zobaczmy, cóż to jest. Po pierwsze założyciela muzeum. To chyba najmniej... interesujący eksponat w tym muzeum. A tu? Tu się nie da obejrzeć? To są jakieś kurde miny? Co to jest? Nie da się. Muszę w odpowiednim miejscu podejść. Kompasy okrętowe. Dobra. Bo to byłem ciekawy. Już musiałem... Drążąc musiałem dociągnąć do końca, zobaczyć czym jest te dwa kółka tajemnicze. Dobra, idziemy na górę. Muzeum piętrowe.
Może na górze znajdziemy to, co nas faktycznie interesuje. To, co chcemy odnaleźć tutaj. Tu jeszcze na tak zwanym półpiętrze mamy jakiś dzwon. Dzwon i kompas. Szczęki, podejrzewam rekinów. Manuel, ochroniarz. Manuel. Manuel, z wąsem. Musi być w jednej z gablot. No nie znam hiszpańskiego, ale podejrzewam, powiedział, że za minutę zamykają. To jest zabytkowy kombinezon nurka. Okej, zajebiście. Tutaj widzę, wszyscy się koncentrują. A ja mi się wydaje, że to będzie tu. Tu jest ten słynny pierścień, który był obiektem tutaj transakcji w pierwszej scenie. Tutaj oczywiście Nathan Drake. Próba włamania. No niestety. To jest chyba kompas. Teraz będzie grzebał w notatniku. No, powiem szczerze, skomplikowane urządzenie. A tu jest Sullivan. Sullivan, który jest w kwiecie wieku, jest nieco młodszy. 20 lat wcześniej w zasadzie powinien być. Nie ma jeszcze siwego opierzenia na głowie. Ale również widzę, że zainteresowany kompasem i pierścieniem. Masakra, nie? No bez skapy, bez skapy. Następny próbuje się włamać. Ja nie wiem, czy on zdawał sobie sprawę, że młody go obserwuje. Czy sobie z tej sprawy nie zda... O! Ale o co ci chodzi, Manuel? Manuel mnie wyrzuca z muzeum. Nie wiem, czemu mnie wyrzucił. Uzasadnij tą uzasadnij to, zasrańcu. Geta to fuera, co to znaczy? Pendejo. Pendejo? No nie wiem. Pendejo. Tam widzę na horyzoncie Sullivana. Będziemy go teraz śledzić. Kolejny łysy. Ja nie wiem, co oni mają z tymi kuźwa łysymi czaszkami. Czyli generalnie chodzi o to, że włosy się trudniej jakoś tutaj graficznie jakiś mają poziom trudności większy. Dobra, tu stoją typowe NPC. Oczywiście nie muszę zaznaczać, że nie możemy iść tą uliczką. No nie, no niestety. Gra nas sama zawraca. Jest mocno liniowo, także... Ale to może i dobrze. Dzięki temu się nie rozpraszamy na jakieś aktywności poboczne. Tam jest. Tu jest Sullivan, a tu jest samochód, kurwa, mistrz parkingu. La policia. No, powiem wam, że bida. Policja ewidentnie niedofinansowana. Tu się skradamy. Dobra, przyszliśmy. Mam nadzieję, że nie ma opcji, żeby Sullivan nas zauważył. Chyba nie. Nie wiem, co to za owoc. Wygląda jak pomarańcz, ale pomarańcza chyba tak nie je. Nie no, wszyscy go przepychają, wyrzucają. Nie wiem, co to w ogóle za miasto dziwne. Czym handluje ziomuś? To chyba jakieś browarki. Jakiś biznesi lokalny. Tu randeczka podwójna. Dobra, idziemy za tym. Idziemy za Sullivanem. Tam go widzimy na horyzoncie. Całe szczęście Sullivan się nie ogląda. Czasami tak bywało, że... Jak nas MPC dostrzegł, to trzeba było całą misję powtarzać. Tak chyba było w Assassinie. Nie mogę biec, mogę jedynie iść. Tu jakieś prosioki porozcinane, czyli to będzie jakiś rzeźnik miejscowy. Gdzie żadne zasady sanitarne nie są tu przestrzegane. Zamknął drzwiory za nami. Przed nosem. Co on wyprawia? No właśnie. Aha, on idzie tutaj. Wsiedź do środka. Podejrzewam, my nie będziemy mieli takiej możliwości. Aby wejść do środka. Niech to. No niech to. Zamknięte. Czekajcie, z której tu... Ja pamiętam, że oni bardzo często... Bardzo oni. Jonathan Drake korzystał... O!
On wchodził nie drzwiami, tylko to są chyba rury kanalizacyjne. Rynny, takie rury, ale rura to tak rura wygląda. Dziwnie są trochę usytuowane, umiejscowane na tym budynku, no ale dobra, nie będę już się szczegóły bawił. Co on tam robi? No właśnie, zaraz się będziemy musieli przekonać. Nie chcę cię poganiać, ale możesz się ruszyć? Jakaś jest. Tylko że czeka na mnie moja pani. Wiesz jak jest. O, żeby nas nie zauważył. Dobra. Czyli podglądamy. Kolejny łysy. To chyba ten, co stał tam. Proszę. Albo jego brat bliźniak. Klucyk. A, bo tamten klucyk nie pasował. I on go tutaj lekko podpiłował. Dobrze jest, tu już wiem o co chodzi. Rozkminiam temat po prostu. O-o. No kuźwa, Nathan Drake, powiem wam szczerze, tutaj dość mocno ryzykuje życiem. Do góry. No tutaj są pewne problemy ze sterowaniem. Mamy okazję obserwować Sullivana na dole. My go będziemy chyba na swój sposób próbowali śledzić w taki, a nie inny. O! Dobra, Nagzems. Na górę! Wejdź. Przechodzi przez budynek. Chyba zobaczę go z dachu. O kurde, ja straciłem go z tego. Nie widzę go. Straciłem z nim kontakt wzrokowy. Sullivan, where are you? Gdzie on jest? A, tutaj się ściska z Tom, z Marlow. Tak mi się wydawało przynajmniej. Moment, gdzie ja idę? Zrobimy znowu kółeczko, bo przecież tędy szedłem jakiś czas temu. Wydaje mi się, że tędy poszli. Ale gdyby poszli w innym kierunku, gra już by mnie... O, idą, dobra, widzę ich. Tak, to jest Marlow. Z Sullivanem. Ale idą mega pokracznie. Nie chcę tam iść. Tu ma jakieś zbiegowisko NPC-ów. Jakiś rodzaj targu. Wszyscy się na mnie kurwa glapią. Muszę jakoś buchnąć ten portfel. Czekajcie, oni idą tutaj do miejscowej gastronomii. Bar La Fortuna. Trzymam go w kieszeni. Mam jedną szansę. O, bez skapy będzie to kuźwa. Ta złodziejska akcja. Ale się udało, powiodło się nam. No nie wiem. No tak właśnie myślałem. A, złapał go. Spróbujmy jeszcze raz. One more time, motherfucker. Tak sądziłem. Tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku. Nie mów tak do mnie. Rodzice na pewno się martwią. Nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Hej, nie mów tak do mnie. Nie mów tak do mnie. Że on nie jest dziadkiem, on ma 40 lat, chłopak. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. No. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. Co? Mój portfel. La portfel. Dobra. W takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo. Tylko pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po zaułkach za dziećmi. Nie złe z ciebie, ziółko, naprawdę. No. Po prostu umiem o siebie zadbać. A poza tym, sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Hm? Racja. Młody. Nie przeginaj. Droczy się do końca. Dobra, oddał. Próbowałem. No jasne. Czyli mamy pierwsze spotkanie Sullivana i Nathana Drake'a. To już przeszło do historii. Chyba się polubili. Dwóch cwaniaków. Dać, co robię, tak? No właśnie, klucyk mu zabrał. No i co, i dupa.
Okno jest otwarte, to, które nas interesuje. Mamy rozdział numer 3. Robota na poziomie. Przed nami kaskaderska akcja przetargania się po linie. No nie wiem, czy bym się podjął. W zasadzie poza ta lina jest rozciągnięta. Nie wiadomo. Chyba, żeby ułatwić włamywaczom po prostu wtargiwanie. Włażenie na górę. Czy ja dobrze w ogóle idę? Chyba dobrze. Warto się rozglądać dookoła. W zasadzie ciężko się zgubić. O kurde! Już paluchy połamane. No nie wiem, czy to było szczęście. Rozejrzyjmy się. Dobra, wchodzimy. Wszystko jest gotowe. Będzie teraz włamańsko. Jest taka blotka tu. Co ja zrobiłem? Chciałem pominąć film. Zobaczymy, czy ten kluczyk nam tutaj pozwoli otworzyć gablotkę. Odnoszę wrażenie, że to chyba nie jest zbyt cenne artefakty, skoro okno jest otwarte w muzeum. Nie ma żadnych zabezpieczeń alarmowych. Jest i kompas. Czyli mamy komplecik. Czyli to działa na tej zasadzie, okej. Okay. Niech to dzieciaku. Wyrolowali go. Ale Wiktorze, smarka tego szczeniaka, który zwinął ci portfel. Nie wiem, na czym polegał ten plan. Nie rozumiem tego do końca. On się tu włamał, oni przyszli. Nie ma szans, oddaj go. Chyba, że się skapnął, że klucza po prostu, że klucz mu zabrał. Ale weź się do muzeum jak do siebie. Pierścień. Nie ma pierścienia. Tu Marlo jeszcze ładna taka w miarę. Poszedł już strzał. Jesteś tylko parszywym żebrakiem. Nikim więcej. Nie godzi się, żebyś niemiła. Dotykał tych przedmiotów. Bardzo niemiła baba. Co ty wyprawiasz do licha? To przecież dzieciak. Łapać go! Łapać go! Czyli będziemy uciekać. Małpia zwinno się tu przyda. Zatrzymać go! Eleganckie te pany przestępcy będą nam ścigać w garniturach. Nie wiem właśnie czemu oni w Uncharted chodzą w garniturach, nie do końca rozumiem. O kurde! Powiem wam szczerze, że... Kurde, czasami tu wystarczy... O cholera! Niewiele odbić... Ma pierścień! Tym... Kursorem... I w mordę i nas złapią, także trzeba uważać. Trzeba się mocno koncentrować. Na bieżąco szybko reagować, bo kurde, masakra. Te sekwencje pościgowe... O, ucieknęłem! Złapali mnie za girę! Ale chyba mi się uda. No skacz! O, tam już idą sobie... Ilu ich tu będzie? No właśnie, nie wiem. Słabo to wygląda! Ja pierdzielę, jakie żabie skoki! Te wysokości, z jakich skaczą te postacie komputerowe czy konsolowe, mogłyby być bardziej realne, bo... Ja pierdzielę, dobra, uciekumy. Uciekumy! Do góry! Do góry! Amigo! O, w mordę jeżdżę, nie toperza. Fuck! Doleciałem! O fuck, teraz już masakra jest, nie? Kurde, nie! Dobra, się udało. Spadłowa, wieśniaki, guźwa. Daj tam spokój. Nie! A, tu Sullivan nam pomaga. Nie, no to naprawdę, guźwa, przeżyć taką pogoń. A tam ktoś mi siedzi na dupie! Ja pierdzielę, jak on mnie złapał? Nie, wieśniaku! God damn it. Ale siedział mi na dupie, ewidentnie. Chciał się wykazać, NPC 1. Wstrętny NPC.
O, o! Dobra, tutaj będziemy teraz... Ten skok znany nam jest z filmu Jameson Bourne. Trzecia część. Też tak wpadł na chałupę. No ja nie wiem, czy tam mnie macie, ale... O kurde, o kurde. Amigo! Amigo, amigo, chyba dobrze idę. Fuck shit. Tutaj powinienem... tutaj! O fuck, dobrze, że tamten NPC się zakręcił. Chyba się nie spodziewał, że ktoś skręci w tamtą stronę. Dobra, latarnia. O ja pierdzielę, on leci za mną! O dobrze, spadł. Zatrzeszczało. Kurde, jakieś kule mi tu zaczynają śmigać koło nosa. What the fuck? Spadłem na ryj, zabiłem młodego na Drake'a. Widzicie, czyli to nie jest troszkę tak do końca samograj. Można spaść. Kurde, ten też za mną leci. O fuck. Mamy przerywnik filmowy, czyli generalnie chyba sekwencja pościgu za chwilę dobiegnie końca. O. Agent Smith, Matrix. Garnitur, czerwony krawat, jeszcze ciemne okulary. Co się tak trzęsiesz? Po prostu zamknij oczy. Nie będzie bolało. Sullivan, no wiem. Strzelił mu w plery. Czarne charaktery mają to do siebie, że zamiast zabijać, gadają. Gdyby nie gadał, może by przeżył, a tak? Musiał powiedzieć kilka zdanek. Chodź. W porządku, mały? No ja nie wiem, czy po takim dniu bym zasnął. Spokojnie, mały. Tu jest bezpiecznie. Sullivan obstawił tutaj teraz Michę. Twój wybór, skoro nie chcesz. Yeah, będzie jedzone. Stracił mnóstwo energii na te wspinaczki, skoki, podskoki. Także powinien uzupełnić tutaj węglowodory. Odrobinę wdzięczności? Właśnie odrobinę wdzięczności. Skórę, chyba tak. Dzięki. A thank co ty you. Z tego masz? No bo... Ty jesteś oszustem. Na pewno masz plan. Niezłe z ciebie ziółko. Skąd się w ogóle wziąłeś? Przepraszam pana. Bez obrazy. Ale my się nie znamy. Ja. No właśnie. Victor Sullivan. Victor Sullivan. Wiesz, w tym miejscu powinieneś się przedstawić. Dobra. Dobra, słuchajcie, z mojej strony dzisiaj po tym dialogu zakończę sobie odcinek. Wydaje mi się, że to będzie koniec rozdziału. I to będzie dobry moment. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam na kolejne niedługo. Także z mojej strony to wszystko. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cóż, z żoną w Anglii rzeczywiście nie. Słuszna uwaga. Pokaż mi go. Przestań, mały. Gdybym chciał ci go zabrać, już dawno bym to zrobił. Dziękuję. Co tu jest? Parvis M... Sic Parvis Magna. To znaczy wielkość od skromnych początków. To jego motto. Tak? No tak. Królowa Elżbieta dała go Drake'owi w 1581, gdy wrócił do Anglii po opłynięciu ziemi i pasowała go na rycerza. Na ulicy się tego nie nauczyłeś. Skąd taki dzieciak zna łacinę? Zakonnice na to nalegały. A, szkoła z internatem? Nie powiedziałbym. No dobrze. Powiedz, o co właściwie chodziło z tym pierścieniem i astrolabium? To ty mi powiedz. Ty dla nich pracujesz. Słuchaj no. Klient chce coś mieć. Ja to zdobywam. On mi płaci. Nie zadaje żadnych pytań. To tylko praca. Chyba nieźle się znacie. No, trochę. Tak czy siak, myślę, że mnie wylała.
Dobra, słuchaj. Po pierwsze, to nie jest astrolabium. To urządzenie dekodujące. Zobacz. Płynąc wokół świata, Drake odwiedził wschodnie Indie, ale twierdził, że potrzebował pół roku, by dotrzeć stąd, tutaj. Tak, no i? I to nie ma sensu. Był na to zbyt dobrym żeglarzem. Wystarczyłby mu miesiąc, nie więcej. Coś ukrywał. Wielki sekret. Jak wielki? Tak wielki jak tajna misja królowej. Albo tak wielki jak nieodnaleziony skarb wart miliony. Wielki. Wielki. Ogromny. A ten deszyfrator ma z tym coś wspólnego? Ręczę za to własną głową. A, świetnie. I ma go nasza Marlowe. Na nic się jej nie zda. Bez klucza. A, czyli sytuacja patowa. Póki co. Wciąż mi nie powiedziałeś, jak się nazywasz. A ty nie powiedziałeś, czego ode mnie chcesz. No dobra. Słuchaj. Masz talent, ale musisz się wiele nauczyć. Trzymaj się mnie, a pokażę ci parę sztuczek. Dzięki, ale nieźle sobie radzę samemu. Co? Jak widać. Może spróbujemy jeszcze raz? Dla moich przyjaciół jestem Sally. Nathan Drake. Nate. Drake, tak? No dobra. Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną.